hoteli by trzeba opłacić. Tak napisali. Złapaliśmy oddech. No właśnie, bo byliśmy w takim miejscu dziwnym, na pewno dziwnym, to jest dobre słowo, freakowym, creepy trochę też, bo nazywa się Muzeum Be Happy, Muzeum Szczęścia, ale nie wiem, czy do końca czułeś się tam szczęśliwy, ze względu na to, że no, panował tam taki klimat bardzo kolorowo, powiedziałbym kiczowaty, no i było mało przestrzeni, mało miejsca, trochę klaustrofobicznie, tak no, duszno. Ja nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tam były takie plastikowe flamingi, nie? No. No i te ptaki na wolności, one są strasznie szczęśliwe, to znaczy szczęśliwe w tym sensie, że takie badania były gdzieś tam przeprowadzone i zwierzęta, znaczy to nie trzeba badań wielkich, nie? Że w niewoli zwierzęta, a zwłaszcza właśnie takie, bym powiedział, egzotyczne ptactwo i jakieś tam, to nie wiem, ornitolodzy może słuchają, to się wypowiedzą, ale mają w ogóle, krótko żyją, nie? I to widać, że one jakby, nie wiem, z tego nieszczęścia, z tego, tak, wiesz, z tej niewoli jakieś giną, czy tam, nie wiem, umierają w środku, a później na zewnątrz. No. I tam miałem wrażenie też, że zacząłem trochę powoli już w środku umierać, nie? Jak tam chodziliśmy, bo było niby wesoło, kolorowo, wszystko tam było, nie? Że jakby takie bodźcowanie, że tak powiem, psychiki ludzkiej, że już więcej chyba nie można, nie? Sobie zapodać, nie? A tu przestrzeń, nie? Tu tak. Cisza, jak chwilę nie będziemy gadać, to ptaki, nie? I taka przestrzeń strasznie potrzebna, nie? Z jednej strony. Tak, tak, że można nabrać oddechu i wydaje mi się, że rzeczywiście w takim przebodźcowaniu można tkwić. Znaczy my jesteśmy trochę teraz też tak samo przytłoczeni. Oczywiście nie neguję. Internet jest też bardzo świetnym narzędziem, dzięki któremu możemy się teraz zobaczyć, ale może być tak, że jak się przyklei nosem i kciukiem do telefonu, no to się można tak właśnie zamknąć w takim świecie trochę, no jest kolorowy i owszem, ale to jest mała przestrzeń. Po prostu jakby cały ten świat w tym małym kawałku plastiku, metalu czy tam różnych jeszcze innych krzemowych części był zamknięty, a to tak nie jest, bo wystarczy właśnie wyjść na powietrze, doświadczyć przestrzeni. I mam też na myśli zostawienie telefonu na przykład na chwilę, nie? I zwłaszcza też pandemia teraz pokazuje, że wirtualne relacje nam wcale nie wychodzą, są obumierają jak te flamingi właśnie, nie? W tej niewoli. No właśnie. Jesteśmy wszyscy taki trochę tej niewoli. Różowe, a oklapłe. Niestety. Tak, tak, że mimo wszystko, nie? Że potrzebujemy przestrzeni, ale właśnie trzeba się odważyć na taką decyzję, nie? Że ja poczuć to w ogóle najpierw. Ja potrzebuję tej przestrzeni, potrzebuję oddechu, że te bodźce jakoś mnie jednak męczą na końcu. Męczą na końcu. Jestem zmęczony, ale, nie? No ale poczekaj, to wychodzi na to, że co, że jeżeli, że, no bo dużo ludzi zadaje sobie pytanie, nie? No to jak stworzyć tą przestrzeń, nie? Bo zawsze się mówiło, tak, że tam wystarczy uchylić drzwi serca twojego, tak, i Jezus już wchodzi. No ale dobra, no ale jak uchylić? Jak sprawić, żeby ta przestrzeń się pojawiła? Bo nie każdy ma, wiesz, od razu siły na, nie wiem, 10-godzinne medytacje, nie wiem, tam wchodzenie w jakieś, czasu też nie ma, nie? W jakieś tam, nie wiem, ćwiczenia ignacjańskie, nie wiem, tam nie jakieś... ma takiego luksusu jak ja, że się mogę kilka godzin dziennie. No, ty zawodowo i wiesz, zawodowo. No, ale wiesz, ale to, no, ale w robocie tak, też różnie bywa. No ale tak z drugiej jest. Strony, słuchaj, no właśnie, no to co? To pozostaje tylko takie, albo jeszcze inaczej. Mhm. Czyli przyzwolenie, chęć, to już jest dobry początek, czy to jest jeszcze nic? Ja bym powiedział, że jeszcze wcześniej to jest, tak jak teraz powiedziałem, żeby wyjść na przestrzeń, to trzeba się skontaktować z tym pragnieniem, że ja potrzebuję oddechu przestrzeni, nie? I w każdym z nas, tak głęboko wierzę, jest takie pragnienie, tęsknota. Jeszcze bym nie nazywał tego Bogiem, bo jeżeli mogą tego słuchać teraz osoby, które w ogóle nie wierzą w Boga, no to jest gdzieś pragnienie absolutu, czy czegoś większego. Ludzie od zawsze tego szukali, nie? Mieliśmy na początku te religie animistyczne, gdzie właśnie słońce było Bogiem, drzewo było jakimś bożkiem, że szukało się tego w naturze, że to pragnienie gdzieś jest i najpierw sobie uświadomić,
że te wszystkie, no, w cudzysłowie kiczowate, bo w nadmiarze wszystkie te bodźce, które sobie dostarczamy, mogą stać się kiczowate. No, ale nas tu karmią zewsząd, no, nie? Że, tak. Wiesz, to jest tak, że w miarę jedzenia apetyt rośnie. Tak. Nie? Że zobacz, masz, nie wiem, samochód, pierwszy sobie ktoś kupił samochód, ale już patrzy tam na kogoś, kto ma już trochę lepszy ten samochód, tak. Nie? Później masz lepszy, patrzysz na kogoś, kto ma nowy. Masz nowy, patrzysz na tego, co ma... Co ma dwa. Co ma, nie, co ma jakiś w ogóle zajebisty ten samochód, no. A nie jakiś tam zwykły samochód. Ja na przykład, samochody u mnie to jest straszny taki, bym powiedział, bodziec, nie? Że mi jest mało, nie? Nie wiem, miałem super samochód, jeszcze mi było mało, nie wiem, mam gorszy, to ciężko mi w ogóle, nie wiem, w nim wysiedzieć, nie? To mam ochotę wyjść, nie? Że pojawia się takie uczucie w człowieku, że zasługuje na więcej. Tak. Rozumiesz? Że jakby... Tak. I teraz jak z tego świata, wiesz, plastik fantastik, że tak powiem, takiego, wiesz, zewnętrznego, który praktycznie, no wiesz, dąży do zaspokojenia maksymalnego, którego się nie da osiągnąć, pójść w taki minimalizm, ascetyzm, jakiś taki nawet bym powiedział duchowo jakiś, nie wiem... Nawet praktyczny, nie? No to nie jest empiryczne, nie? Tego jest, nie da się wyliczyć, że nie wiem... no chociaż tam był zakład Pascala, nie? Tak? Było coś tam, ale nie próbował Boga wyliczyć, tylko czy warto wierzyć było. Nie, że warto właśnie zaryzykować, że opcja jest taka, że jest Bóg albo Go nie ma, no to jeżeli by był ktoś taki właśnie fantastyczny i w ogóle dobry... To lepiej nie ryzykować. To zaryzykować nie, właśnie to bardziej się opłaca, że jest ktoś taki, przyjąć, nie? To jest taki ten zakład, nie każdego przekona, nie? No nie, trzeba było jakoś. Jak ktoś o tym nie myśli, to nie będzie wiesz nagle. Więc generalnie wydaje mi się, że ten minimalizm, to co mówisz, to jest też taki fajny prąd, nie tylko duchowy, ale też niektórzy praktycznie, nie? Że na przykład mam tylko 100 rzeczy w domu, nie? Jest coś takiego. Albo minimalizm też się pojawił na pewno w sztuce, nie? Że minimalizm to jest pewne zostawienie też nadmiaru, nie? I no dobra, ale jak poczekaj, jestem przejedzony, to nie jestem głodny, nie? Ale jak z tego przesytu, nie? Bo przychodzi taki moment, że już ci się przeźre, przeje, nie wiem, teraz jakby bogacimy się, widać, no fakt, że bogaci są bogatsi, a biedni biedniejsi, ale nieważne, powiedzmy, że jesteś wśród tych bogatszych. Jedni żyją sianem, a drudzy nadzieją. No tak, ale wiesz, ale żeby nie było tak, że wiesz, że tylko z powodu takiego jakby, nie wiem, pobożnego, nie? Zaczynasz to robić, tylko czujesz ten głód w sobie, głód na coś więcej niż ta doczesność, czy tam, nie wiem, nawet nie doczesność, bo to dziwne słowo, ale taka, nie wiem, ten przepych, nie? Który teraz mamy, powiedzmy, się dzieje w twoim życiu, no i teraz chcesz uciec w ten minimalizm, no i od czego tu zacząć? No co, siadasz i co? To na pewno potrzebny jest odwyk, bo jak jesteś przyzwyczajony, prosty przykład, nie? Ja bardzo lubię słodycze i teraz na święta wcześniej starałem się tak ograniczać, nie? Że jadłem tylko na przykład gorzką czekoladę, bo jest taka w miarę spoko, zdrowa i tak dalej. No ale teraz święta się pojawiło tego sporo, tych słodyczy, czy ty właśnie gdzieś byłem w gościach. Tak, tak. No i teraz ja dzisiaj sobie uświadomiłem, że codziennie odkładam ten dzień, że od jutra już nie jem tych słodyczy, nie? No to nie, ja nie jadłem do świąt i jak święta u teściowej zjadłem, słuchaj, jedno ciacho, drugie ciacho, mówię, a tam święta, trzecie ciacho, to w zasadniczo każdy dzień już potem wrócił apetyt na to, nie? No dobra, no ale to co, to teraz co? Teraz, bo jest taki ważny moment, że dobra, to rzeczywiście od jutra coś zmieniam, nie? Czyli idę najpierw na odwyk, że zrobić sobie więcej przestrzeni, jeżeli nie zaczynajmy od wzniosłych idei, że dla Boga, że znaleźć dla siebie przestrzeń, gdzie ja, kurczę, usiądę na 5 minut w całkowitej ciszy, żeby zobaczyć, skontaktować się z swoim wnętrzem. Nie wysiedzę 5 minut w ciszy, ty, no mnie to teraz ja mam jakiś... Ja mam to ten, idź na spacer do lasu. Ja mam ten syndrom tych niespokojnych kończyn od razu, wiesz, wszystko mi się rusza, po prostu tańczę pod stołem. No nie? To jest, wiesz, uroda, każdy ma swoje jakieś tamten, nie? Ale no zobacz, wyjście do lasu na chwilę, nie? No świetnie, gdybyś tu był sam, no to nie rozmawialibyśmy i byś miał na chwilę kontakt z sobą, no pewnie też z tym. Czyli zamiast wyjść, nagrywać vloga, jak uwierzyć, mogłem pójść po prostu w tym czasie i uwierzyć. No, Nie, szkoda. No. Nie żartujesz. To nie idźmy od razu do wiary, tylko że znaleźć dla siebie w ogóle taki moment, nie? Że to jest moment też troski o siebie, nie? Tak. Że zobaczyć, co mi się dzisiaj przydarzyło. No tak. Jakieś może moje też radości, bo się to przelatuje, nie? Bodźców jest tak dużo, że nie zauważamy. Tak. A wrócisz drugi raz do fajnego wydarzenia i przeżywasz jakąś cząstkę tego znowu, nie? No oczywiście dobrze też zobaczyć, dlaczego jestem smutny, dlaczego może i głębiej. A to jest trudne, nie? A może czuję jakąś tęsknotę, jakąś pustkę gdzieś tam w środku, może czegoś mi brakuje, nie? No zawsze czegoś brakuje, nie? Ale popatrzeć, czego mi brakuje. Jak tak regularnie zacznę spotykać się chociażby z samym sobą, no to już się zacznie coś dziać. To jest dobry początek. To jest dobry początek. Jeżeli
no to już przeskoczymy teraz kawałek dalej. Jeżeli bym odkrył, że potrzebuję, że tak naprawdę ten świat jest spoko i jego dobra, nie? Ale że coś więcej jeszcze tam jest w tym moim sercu tych pragnień, no to może jest ktoś taki jak Bóg. Boże, jeżeli jesteś gdzieś tam, nie nad chmurami, bo Gagarin poleciał do nieba, no, i powiedział, no, że nie ma tam Boga. No i ja się zgadzam, tam go nie ma, bo Boga nie da się uchwycić w jakimś konkretnym miejscu. Czyli ja go mogę, no, w zasadzie w sobie spotkać. Możesz. Jakbym tak posiedział cierpliwie, poczekał, to kto wie. Tak, ja robiłem coś takiego w moim duszpasterstwie, pamiętam, to teraz mi się przypomniało, taką prezentację, coś tam właśnie chyba było, nie powiem, no, coś z wiarą związane. I o modlitwie właśnie, że ktoś czeka na Boga, to dałem takiego mema z takim kościotrupem na ławeczce, że tak długo czekał, czy nie doczekał. Że generalnie, no, wydaje mi się, że Bóg tak nie działa, nie? Że jeżeli rzeczywiście szczerze zaczął szukać, no to w pewnym momencie coś tam zaiskrzy, nie? Się wydarzy. Tylko, no, to nie będzie od razu, nie? Tak mówię, jest potrzebny ten detoks, nie? Dlatego mówię, najpierw jestem taki predetoks, że ja w ogóle kontaktuję się w ogóle z moim światem wewnętrznym, z moimi emocjami, z moim tym, co się we mnie dzieje. No, ze wszystkim, nie? Co mnie wkurza, co mnie cieszy właśnie, że coś jest we mnie, żeby zatrzymać się. Że dam temu wybrzmieć w ogóle. Odkleić się też w ogóle od ekranu, od innych bodźców, nie? No właśnie, a to jest trudne, nie? No. Bo już uzależnienie wchodzimy, to też są takie, wiesz, chwilowe przyjemności, które dają ucieczki od jakiegoś jednak bólu, który gdzieś tam jest w środku. To są takie, nie? Małe znieczulacze. I teraz ty mówisz, żeby usiąść i chwilę pobyć z tym bólem, czy z jakimś takim, co tam się czuje, co może nie jest fajne do końca, ale to coś tam może przyjść za chwilę, nie? Tak, bo w ogóle pierwszy raz, jak się usiądzie, tak bez niczego, pierwszy dzień detoksu, pierwszy ten, to w ogóle się okazuje, że w tej głowie tyle myśli przebiega, że nie wiesz, co z tym zrobić w ogóle. Nie idzie wytrzymać tego, nie? Więc to jest taki moment trudny. Przypomina mi się coś takiego, czytałem kiedyś dawno temu w Ślizgu, kiedyś było takie pismo w ogóle skate'owsko-topowe. Czytałem w Ślizgu o surferach, że, i tam jeden gość się właśnie wypowiadał, że żeby wypłynąć na dobrą falę w jakimś tam takim znanym miejscu surferskim, no to trzeba zrobić coś takiego, że płyniesz na tej desce, płyniesz i w pewnym momencie zaczynają się większe fale, no więc musisz wpłynąć pod falę, wytrzymać mega długo właśnie pod wodą, płynąć z całej siły i wypływasz za tą falą i dopiero się zaczynają takie fale naprawdę konkretne, gdzie można pojeździć. Trzeba, nie? Przeczekać ten pierwszy, że jest taki moment, że trzeba przeczekać. Tą padakę taką, a potem już tą atrakcję. I ta padaka różnych ludzi tak może trwała, nie? I to, no, no nie będzie łatwo i to jest mega trudne, nie? I to też już przy jakiejś okazji rozmawialiśmy, że każda rzecz trudna wymaga wysiłku i wydaje mi się, że dobrym przykładem są nie tylko sportowcy, ale w necie jest mnóstwo takich ludzi, którzy robią niesamowite jakieś, mają umiejętności, takie rzemieślnicze chociażby. Tym żyje YouTube. No i wirale się z tego robią, ale to jest gość, który spędził na tym ileś godzin, żeby dojść do takiej wprawy, no żeby to zrobić, nie? No i to tak samo, jeśli mówimy o czymś najcenniejszym, czymś, co w ogóle przekracza tą naturę, no to wymaga też wysiłku, ale spoko, to nie robimy tego sami, nie? To nie jesteśmy w tym tak, że my musimy sobie sami się wspiąć po drabinie do nieba, nie? To tak nie działa. No i całe szczęście. Że po tej drabinie ktoś do nas schodzi, nie? I chce coś powiedzieć. No ściągnie do góry, nie? Za szmaty, no. Przydałoby się. No przydałoby się czasami, ale też Bóg niestety jest taki, że tak bardzo szanuje tą wolność. No właśnie, nie? Ja mam wrażenie, że czasami dobrze byłoby, jakby nie szanował, bo byłoby może łatwiej, ale może wtedy by nie ale można było docenić. Ale nie byłoby miłości, nie byłoby miłości. Słuchaj, bez wolności nie ma miłości. No nie ma. Pójdziemy na żywioł, jak zwykle. Nie ma co. Zaczniemy temat i pójdzie.